Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak zamocować plafon lub żyrandol na suficie od podstaw, czyli jak przed Wami jest mocowanie dowolnego oświetlenia na suficie czy kinkiecie, czyli na ścianie, to jest nieistotne. Wszystkie rzeczy, całe oświetlenie zamontujecie w ten sam sposób, jak ja będę montował tego plafona. W tym filmie dowiecie się, jak to zrobić od A do Z, czyli od podstaw. Zapraszam do zobaczenia. W pierwszej kolejności pamiętajcie, aby wyłączyć prąd, chociaż powiem Wam, że jak macie włączniki, gdzieś takie, wiecie, pstrykawki, to nie musicie odłączać prądu w całym mieszkaniu, czy gdzieś bezpiecznikami, zwanymi potocznie korkami, dlatego że odcina prąd tutaj w górze Wam właśnie ten pstryczek włączający prąd, czyli jak jest przy pstryczku obcięte, to tu już nie musicie się bać, że Was kopnie, bo Was nie kopnie, bo tu nie ma prądu. Natomiast jak nie ufacie swojemu pstryczkowi lub jeszcze nie macie założonego pstryczka do włączania, wyłączania prądu lub nie wiecie, jak tam jest, czy jest włączony, wyłączony, bo tutaj nic nie jest założone, więc nie wiecie, czy jest tam nie czasami pstryknięte na uruchomiony prąd, na uruchomione światło, to lepiej sobie korki, czyli bezpieczniki wyłączcie, żeby Was nic nie tyknęło. W takiej puszce z reguły macie kilka kabelków. Mogą być to kabelki 2, mogą być to 3, czasami mogą być też kabelki 4. Jeżeli macie na jedno światło, czyli jeden pstryczek, to będą prawdopodobnie to 2 kabelki, czasami być może 3. Natomiast jak będziecie mieli pstryczek na 2 różne osobne światła, czyli jednym pstryczkiem włączacie jedną żarówkę, a drugim pstryczkiem drugą lub więcej żarówek naraz, no to będziecie mieli prawdopodobnie kablów 3, tak jak ja mam tutaj 3 sztuki. I powiem Wam od razu o kolorach kabli. Czarny lub brązowy to jest ten, co daje prąd, czyli można go nazwać potocznie plusem. Oraz niebieskie to są neutralne, czyli ten, który odbiera prąd. Bo pamiętajcie, prąd to nie jest taki, że do światła, do żarówy leci i on się wytraca, tylko on leci do żarówy, a potem z żarówy wraca tym niebieskim kablem. Innymi słowy mówiąc, będziecie mieli tutaj prawdopodobnie 3 kabelki. Jak inaczej będzie, to możecie do mnie pisać, to ja Wam powiem wtedy, co jest co. Prawdopodobnie jak 3 kable macie, to są 2 niebieskie, jeden czarny lub brązowy, czyli dający prąd. Tutaj w dziurze będziecie z reguły mieli hak ukryty, taki do wieszania żyrandolów i to jest najłatwiejszy, żyrandol łatwiej powiesić. Plafon, jak nie ma haków, to musicie sobie jakiś sam hak pójść do budowanego sklepu, jakiś sam hak sobie znaleźć dodatkowy, żeby Wam mógł on się podwiesić. Dobra, zamocuję plafona, a potem pokażę Wam, jak to podłączyć wszystko. Pamiętajcie, że w przypadku żyrandolów to jest łatwa sprawa, bo kable macie na wierzchu i potem one są ukryte pod takim zamknięciem. Natomiast przez plafon musicie przepuścić przez jakąś dziurę techniczną te kable, żeby je potem podłączyć do kości wewnątrz plafonu. No i plafon sobie przykręciłem, czyli po prostu zamocowałem go do sufitu. Tak jak mówiłem wcześniej, jak macie hak w suficie, żrandol prosto zamontujecie, jak macie plafon, to czasami musicie kupić sobie jakąś dodatkową śrubę do tego haka podłączeniową, czy jakieś coś innego, z czym będzie można go przytwierdzić do sufitu. Czy jak kinkiet, to z reguły ma w sobie jakiś kołek. W suficie możecie mieć tylko większy problem. I te 3 kable, co wcześniej Wam pokazywałem, przeprowadziłem przez otwór techniczny i musimy je podłączyć do tej kości, która będzie rozprowadzała je właśnie na odpowiednie żarówki. Czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, 2 kable są niebieskie, czyli te neutralne, można je potocznie nazwać minusem, i jeden czarny mam, który jest plusem, czyli po prostu ten, co prąd daje. I zobaczcie, jak macie tutaj kość, czy w żyrandolu, czy w plafonie, to zawsze jest jakaś kość dodana. I w tej kości macie konkretne kolory też kabelków podłączone do osobnych żarówek. Czyli tutaj widzicie, że skrajny lewy i skrajny prawy ma podłączony kabelek niebieski. Czyli a środkowy jest u mnie brązowy, oczywiście w plafonie, a ten zasilający u mnie jest faktycznie czarny. No i zobaczcie, że musicie po prostu nic trudnego dopasować do siebie kolory. Czyli jak widzicie, że w tym gnieździe jest podłączony niebieski, to do niego własny niebieski z puszki zasilającej dajecie. Niebieski do niebieskiego i brązowy do czarnego. Brązowy czy czarny to jest to samo zasilający. No i dobra, i podłączamy teraz, czyli czarny do czarnego, 2 niebieskie skrajne do 2 niebieskich skrajnych. I być może już widzicie, że wielki palec, że są połączone kabelki właśnie niebieski do niebieskiego, czarny i brązowy do czarnego. No to jest czarny, brązowy jest to samo. 2 niebieskie do siebie i tak dalej. Następnie dodam kolejną żarówkę, dodam energooszczędną. No i zobaczmy, czy to wszystko fajnie działa.
No i to wszystko. Jak widzicie, każdy łatwo sobie może podłączyć oświetlenie do domu. Tak jak mówiliśmy, nieważne czy na ścianę, czy do sufitu, podłączenie jest na tej samej zasadzie. Jak macie jakieś nietypowe kabelki, to możecie napisać, ja Wam odpowiem, co z czym, jak podłączyć. Ale zabawa jest bardzo prosta, dacie sobie radę bez znaczenia, czy macie plafony, czy żyrandole. Wszystko opiera się na tej samej zasadzie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do następnych. Cześć.